Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak przyrządzić bardzo szybkie, ale pożywne śniadanie przed treningiem. Zaczynamy od włączenia wody, będzie potrzebny wrzątek. Moje śniadanko bazuje na płatkach owsianych, które dodajemy tutaj. Druga rzecz to suszone owoce, rodzynki, daktyle, śliwki kalifornijskie. Też wrzucamy do zestawu. Trzeci pucharek to różnego rodzaju ziarenka. Pestki dyni, słonecznik, siemię lniane, nasiona chia, cokolwiek chcecie ze zdrowych rzeczy, również można tutaj wrzucić do tego śniadanka. Wszystko mieszamy. Kiedy woda się zagotuje, zalewamy nasze płatki, tak żeby wszystkie były zalane wodą. Czekamy 3 do 5 minut, aż wszystko wchłonie wodę. Dodajemy nasz ulubiony owoc, w moim przypadku oczywiście banan. Mogą to być też borówki czy maliny. Dowolnie, tak żeby wzbogacić smak naszego śniadanka. Jak dobrze wiecie, no, pierwsze śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem. Jest potrzebna moc na trening, dlatego to nam zapewni.